Dla tej przekroną bardzo myślę, że ruszymy na drogę z drugą konwencją. A pierwsze miejsce jest drugi Roman, trzeci Rejny, czwarty No!
pani dostanie po jej na to złoto. Oczywiście, zabierze te skarby ze sobą do domu. Ile nas zbiera, tyle będzie miała. Więc Piąte Buchowa,
39 urzędów gminy Długoraj, miejscowość ulica Nowego Budynku. Długoraj, ulica Kościuszki. Cisza! 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 Ale cisza! 88! Tak mi się wydaje, tak mi się czyniło. Adres, no, 23 Czerwca, Biłgoraj, ulica Tadeusza Kościuszki, numer budynku 88. Fantastycznie! Zapraszamy do jednego! Idziemy do Kurczowa. A właściwie nie, przepraszam bardzo, ciosny, jak odwrócony. Losujemy pytanie. Ile trójka. Ile członków widzicie Rada Gminy Biłgoraj? Można się pomylić o dwa. 15! 15! No, myślmy jeszcze chwileczkę. Wydaje nam się, że... Dobrze. 15. Dobrze. Fantastyczna odpowiedź. A teraz Kortów losuje pierwsze pytanie. Kortów jest 13 i dwie członkinie. Główne pytanie 23. Wymień obecnie 4 miejscowości na terenie gminy Biłgoraj, w których działają przedszkola. Jest to Kopczuk, jest to Dereźnia, jest to Sól i Dąbrowica. I Nowada jeszcze. Dziękuję. Bardzo dobrze. A teraz Sól. Wymień co najmniej jedną z pośród trzech najstarszych miejscowości na terenie gminy Biłgoraj. Wymieniamy Sól. Jest to najstarsza miejscowość. Rok założenia około 1550. Nazwa obecna od 1559. To wszystko. Teraz Dąbrowica. O, Krzysiu. Wymień co najmniej 6 miejscowości na terenie gminy Biłgoraj, w których funkcjonują szkoły publiczne. Sól, Dąbrowica, Dereźnia, Koryszków, Bukowa, Hedwiżyn, Gromada. Bardzo dobrze. Numer 1. Podaj powierzchnię gminy Biłgoraj w kilometrach kwadratowych. Znaczy, że to będzie 261,4 km kwadratowych. Dziękuję.